Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Cat Goes Fishing. Moi drodzy, dzisiaj robimy progres, kolejny oczywiście progres, który jest nam dany. Żeby złapać niektóre ryby, jeszcze potrzebuje małych, powiedzmy, przygotowań, jeśli o to chodzi. Także będziemy dzisiaj starali się złapać... Ta ryba była inna, czy mi się wydawało? Wygląda trochę inaczej. Chwila, co jest z tą rybą nie tak? Czy ja mam tą rybę? Muszę spojrzeć, bo jakoś dziwnie mi tak teraz w tym momencie pasuje. Ja tylko nie zobaczę jej pewnie za bardzo. Dobra, nie zobaczę jej nawet za bardzo, bo nie kupiłem światełka. Także mamy plan dzisiaj zrobić bardzo duże rzeczy i bardzo mocne rzeczy. Na początku potrzebuję złapać sobie jakąś małą albo średnią rybkę, czy cokolwiek takiego. Mam nadzieję, że uda się to zrobić w miarę szybko i pójdziemy złapać jedną z ryb, która nas trochę wkurzała, ale może też nie do końca. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj zaraz powinny być te czały, bardzo ładnie. Tutaj jest już gdzieś pierwszy czał. Pyk, teraz wrzucamy go z powrotem. Łapiemy sobie kolejną rybkę. Może być ten, bardzo ładnie. Cyk, 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 dziękujemy. Blissy, może być. I teraz w tym momencie potrzebujemy dostać się na sam praktycznie koniec, znowuż. Potrzebujemy sobie wziąć jakieś bomby, potrzebujemy sobie wziąć światło i to chyba w sumie tyle. To, co będziemy musieli robić, to będziemy musieli troszeczkę pounikać naszych przyjaciół ryb, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Więc zarzucamy się i lecimy. Nie jestem pewien, w którym to... A, jeszcze światło by się przydało kupić. No tak, to coś, o czymś zawsze zapominam. Niech będzie. Dzisiaj będziemy próbować łapać rogaczewa, czyli ten jedną z tych ryb, która jest trochę wkurzająca, bo to jest ta, która pluła w nas. Dobra, to jest już granica mapy. Czyli nie aż tak daleko, mi się wydaje. On gdzieś tu pływa i on będzie wkurzający. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie będzie to aż takie banalne. On gdzieś tu... O, właśnie. On? Ha? A on się nie interesuje dużą przynętą? On się nie interesuje tym w ogóle. Czyli on potrzebuje mieć mniejszą przynętę. No dobra. To mamy kilka innych opcji też. To zauważyłem, że można też złowić. O kurde, no nie, tak tego nie zrobimy. Chociaż... Nie zrobimy tego w ten sposób. Dobra, o, dobra, ale teraz mam tego, teraz mam mniejszą przynętę. Dobra, teraz, nie wiem, jak to się zrobiło, ale niech będzie. Teraz musimy tylko tamtego znaleźć, dobra. On powinien zacząć pluć. Pięć ryb chyba miał. 3, 4, 5 i teraz on się powinien złapać. Dobra, jest! Haha, proszę bardzo, dobrze, pierwszy złapany. Nie wiem, jak to się udało ugrać, ale jakoś się to udało ugrać. Tylko teraz go nie urwać stąd, z tej linki. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze jest, bardzo fajnie. O, nie. Proszę cię, żeby tutaj się nie dawać w ten sposób. Dobra, i on jest za 450 tysięcy, więc wrzucamy go do łódki. To jest ryba chyba średnia z tego, co pamiętam, rogaczew. Jest rogaczew. Z tych średnich ryb jeszcze nam trochę zostało, ten jakiś tam Smarty, jeszcze jakiś Goldfish, które są tutaj. To, co będziemy chcieli jeszcze zrobić na pewno, to spróbujemy Swooshera złapać w tym momencie. Wiem, że może być to dosyć ciężkie do zrobienia, więc zobaczymy. Bo on jest też gdzieś tutaj. To jest podobno jedna z ryb, które zostawiliśmy tutaj jakiś czas temu. Nie wiem, czy tak jest rzeczywiście. Może tak rzeczywiście było, że coś pominęliśmy. Podobno znajduje się chyba w trzeciej komorze, więc może być mały problem z nim, bo... Wracamy do tej jaskini przeklętej, która była tu. I ona nie jest zbyt łatwa do zrobienia, bo jest masa innych ryb, które wkurzają, ale no, co my na to poradzimy? Nic na to nie poradzimy tak naprawdę. Liczymy na to, że uda się cokolwiek zrobić. Więc lecimy sobie bardzo ładnie. Tutaj to miejsce jest. Balbiter, to nas nie interesuje. Może być jeszcze drugi właśnie. Też nas nie interesuje. Teraz to możemy wystraszyć. To wszystko też możemy wystraszyć. Dobra, ten nie powinny być problematyczne. I to jest chyba to. Dobra, czyli potrzebujemy i tak małą rybkę złapać. Jakaś mała rybka. Mała rybka, halo, któraś z was? Rybka. No, któraś z tych małych, no? Come on. No, co jest nie tak? Niech któraś się złapie.
Nie ty. Nie ty. Ty nie złapiesz się. Też nie. Nie! Come on. Tak blisko było. Tak blisko, a tak daleko. Dobra, spróbujemy sobie chyba po prostu zrobić to na haczyk. Na mega haczyk. Puścimy sobie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam są małe ryby, które mogę tam wpuścić jakby. Chwila, bo tam jeszcze są te... Te balbitery, które mogą być problematyczne. Więc zrobimy to jeszcze raz, dobra. Jedną się udało złapać, to już jest jakiś tam plus. Mam plan na 3, ale czy się uda? To nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo oczywiście musimy cały czas robić progres, żeby tutaj wyłapać wszystkie możliwe ryby i zrobić pełny katalog, bo to jest jakby najważniejsze. Podobno jest też jakieś zakończenie tej gry. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, czy tak nie ma, ale no. Już całkiem nisko jesteśmy, zaraz powinno być. Dobra, jest. Teraz pytanie, czy te będą do nas podpływać. No. Czy są te balbitery? Chyba niespecjalnie widzę. Dobra, zrobimy teraz tak. A. Pójdziemy sobie na to. Mam nadzieję, że te ryby się jeszcze tu nie wróciły, szczerze mówiąc. Bo będzie problem. Dobra, lecimy sobie tu. Lecimy sobie górką. O nie, górką sobie nie lecimy. Lecimy sobie dołem w takim razie. Dobra, lecimy sobie dołem. O kurde. Dobra, jest okej. Jest nieźle, dobrze. Może być. Teraz potrzebujemy tylko trochę niżej się dostać. O! Chodź, chodź. Chodź, chodź. Dobra, jest okej. Jest dobrze. Teraz tylko nie trafić na żadną... Nie. Na żadną dużą rybę. Nie wiem, gdzie jest tamta duża. To może być problem. Dobra, robi rundkę. To możemy poczekać. Dobra, ściągnij trochę w dół, bo i tak musimy trochę w dół zejść. Jest okej, dobra, jest słusher w takim razie. Jeszcze tam kilka jest innych, powiedzmy, rybek pierdołowatych do złapania. Takich małych, powiedzmy. Niektóre będą problematyczne, niektóre będą nieproblematyczne, bo wiem, że na przykład ten Crystal Fish chyba kosztował 500 000, więc na pewno nie będzie raczej łatwe do złapania. Chociaż mogę się zaskoczyć, bo często to jest właśnie dosłownie jedna rybka, która jest gdzieś tam na mapie, która sobie pływa i tyle. Dobra, teraz tak jakoś pomiędzy tymi, żeby tu na pewno mi go nie ugryzły, bo byłby problem, szczerze mówiąc. Więc jak zrobimy to... A, i patrzyłem też na tego szaku i mi pisaliście też, że jeśli chodzi o tego szaku, to stricte... O, proszę bardzo, chowamy. To on będzie tylko w jakieś tam konkretne dni, więc będę musiał zobaczyć, jakie tam konkretne dni wchodzą w rolę. Więc tak, to sobie wyciągamy. Teraz powinniśmy mieć z średnich ryb jeszcze złapaną tego... Tego... Słusher jest. Teraz musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Popłyniemy sobie sprzedać ryby. Mamy bańkę tak naprawdę do zarobienia. Spróbujemy złapać tą kudę. Te kudy podobno się łapie na dwa sposoby. Albo tak jak ja próbowałem, czyli lewo, prawo, powiedzmy, żeby to dosyć szybko zrobić. Ale podobno jest jeszcze jedna metoda, gdzie musimy troszeczkę zmodyfikować naszą wędkę. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie musimy tylko dopłynąć do tego miejsca. Dobra, góra się zaczyna. Więc zaraz będzie dobrze. Kuda łapie się na średnie, więc od razu złapiemy sobie tu jakąś rybkę, myślę też. Dobra, jesteśmy. Sprzedajemy. I teraz tak, jeśli chodzi o naszą wędkę, musimy sobie zrobić... które to było? Gauch. Możemy zrobić gauch, możemy zrobić improved crank. To też byłoby spoko. I teraz tak tylko... którego mogę się pozbyć? Retract. Chyba sobie to spiszę. Dobra, mam już. Czyli możemy retracta się pozbyć. Teraz potrzebujemy zrobić ten... Gdzie to jest? Crankbait? Nie to. To jest improved crank. Dobra. Detonator też usuwamy i robimy improved crank. I bomb stack i robimy improved crank. I teraz zobaczmy, jak to działa. Cyk, 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 cyk. No dobra. Jest rzeczywiście bardzo dobrze. Jest bardzo fajnie, więc robimy sobie cyk. Łapiemy sobie tą rybkę. Oj, chodź, chodź. Tak, potrzebujecie? Dobrze. I teraz płyniemy na miejsce docelowe, czyli tam znowu chyba na prawie sam koniec, bo o której ja teraz rybie myślę. Potrzebujemy wyciągnąć tą rybę. Aha, mieliśmy wyciągnąć tą kudę. Dobra, już wszystko pamiętam, jeśli chodzi o to. Bardzo dobrze. Spróbujemy to zrobić. Nie wiem, czy to będzie łatwe, czy to będzie trudne. Wydaje się, że z tym powinno być na pewno łatwiejsze. Plus są też tam jakieś małe rybki na po drodze, więc moglibyśmy też łapać małą rybkę i potem ją, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie jest to aż takie banalne i takie łatwe. Można jeszcze właśnie pójść jeszcze w tą grubość linki na pewno, co byłoby też na pewno jakąś opcją. Aha, mogę mieć jedną bombę. Aha, i nie mogę jej wysadzić, zapomniałem. Dobra, to jest trochę głupia, ale niech będzie. Nie wiem też, po co hak kupiłem, ale okej.
Dobra, lecimy. Spróbujemy dać się złapać przez jakąś rybę. A od razu zobaczymy, co to jest za ryba. O, wysadź, dobra, dziękuję. Bardzo przyjemne, muszę przyznać, bardzo przyjemne. Dobrze, jesteśmy przy tych rybkach. To tutaj zaraz one są kawałeczek niżej. Te kudy, kuda. Jakąś taką złapać z brzega. Tu jest jakaś, są nawet trzy. Jedną. Dobra, musimy ją ściągnąć. Jak się zbliża, to trzeba flikiem trochę. Dobra, już powinniśmy być w stanie ją złapać. Dobra, jest i wciągnięta. Haha, 5000, tylko jaki żart. Dobra, ale złapana, bez żadnego większego problemu. Co prawda nie wiem, czemu nie dostałem, jakbym ją odblokował, bo jest odblokowana, ale okej. 96%, moi kochani. 96%. Jeszcze został Goldfish i Smarty. Dobra, podobno Smarty nie jest jakimś wielkim problemem, więc spróbujemy to sobie też na spokojnie zrobić. Na początku małe rybki i on gdzieś tutaj właśnie ma podobno być. Nie wiem, czy te ma... czy te są... to są jako małe ryby, czy są jako średnie ryby, bo jakby ja nie ogarniam tematu. Ja już nie pamiętam, bo ich praktycznie nie wyławiam. Nie, dobra, to są jako średnie ryby, okej, okay, niech będzie. Niestety, przez to, że cały czas pływamy na Explorerze, to nie mam niestety z mojej ulubionej czapki, czyli tego, że dostajemy zawsze średniego baita, ale no jakby no coś za coś. Tu na pewno jest już kilka czałów, które możemy złapać bez problemu. Dobra, jest. Dobra, jest jakaś ryba. No chodź, no. Łap się, dawaj. Dobra, może być. Bitterfish. Niech będzie w takim razie. Popłyniemy sobie tutaj. Powinienem w sumie też zmienić sobie ustawienia, żeby nic mi tutaj nie dziabnęło na pewno, ale dobra, niech będzie tak. Zróbmy hak i polećmy w dół. Polećmy tylko tak, żeby nic tu nie za bardzo było zainteresowane tym, szczerze mówiąc. Bo chciałbym jakoś tego ominąć, żeby tutaj nie bawić się z nimi. Dobra, powinien zaraz porzucić tą opcję. Dobra, i on podobno jest tu gdzieś pod nimi, ten Smarty. Nie wiem, jak on tam będzie pływał, zakładam, że będzie to jedna ryba, bo zazwyczaj tak to wygląda, że jest to jedna ryba. Mam nadzieję, że Ballbiter zaraz się też jakiś nie pojawi, bo już jest na tyle... O! To jest to. O nie, ty nie złapiesz się na taki. O nie, ty się nie złapiesz na taki. Dobra, czyli musimy zrobić mniejszą przynętę. To niech się coś złapie średniego. Ty się na to złapiesz? Dobra. Dobra, jest. Jest dobrze. Może być. Trochę zjadł, trochę zostawił. Dobra, teraz gdzie jest ta głębokość jego? Jeszcze kawałeczek. Mi się wydaje, że... O, dobra. Halo? Było tam napisane, że to jest... inteligentna ryba. Więc nie wiem, czy... Może ja muszę po prostu czekać? A, bo on tutaj jest, zaraz nad nim, nad tym Duncanem, czy jak on się tam zwie. Nie? Też nie na fliku? Ha. To jak mam cię złapać? To jest moje pytanie. Może nie jest rzeczywiście tak banalnie, że trzeba go jakoś zmusić. On pływa tu, widzę, lewo, prawo tylko. Muszę chyba zweryfikować tę informację, jak to tam do końca zrobić. Bo to wyglądało prosto, naprawdę wyglądało dosłownie tak, że wystarczy wziąć, zaciągnąć i on się złapie, ale może jest ku temu jakiś myk. Na pewno w katalogu jest napisane, tutaj pamiętam, że bardzo inteligentna ryba znana is known to lure fisher cats into snagging their tails to bait on the ocean floor. To lure fisher cats, okej, okay, czyli... czyli ściąga na dno jakby. Dobra, z tego co rozumiem, trochę jest inna taktyka, czyli rzeczywiście tak jak myślałem, że musimy pójść bardziej w dół i pocisnąć w ten sposób. Jezus, ile to jest ryb, kurde. Czyli musimy jakby przy nim płynąć, dać naszą przynętę, powiedzmy, i popłynąć z nią w dół. I on wtedy będzie, powiedzmy, nią zainteresowany. Tylko najpierw musimy go znaleźć, bo jakby nie wiem, gdzie on jest. O. Dobra, o, widzicie, jest zainteresowany. O, i ściąga. O kurde, no. Ściągnął trochę. Jak ja mam teraz to zrozumieć? Bo ja nie jestem w stanie go odczepić za bardzo. Kurde, jak ja mam to zrobić niby? Ja też nie za bardzo cokolwiek widzę. No fajnie, że ściągasz tutaj, ale... Dobra, dobra, coś jest, coś jest, coś jest.
Spróbujemy w prawo go ściągnąć, bo tam jest mniej ryb. Muszę też uważać, bo jeśli usłyszę, że coś jest nie tak, to będę musiał też na tą... O kurde. No, było ostrożnie przez moment. Nie. On wygląda jak taka trochę krewetka, powiedzmy. Jest! Smarty, proszę bardzo. Udało się, pięknie. 98%, czyli jedyne, co nam zostało, moi drodzy, to jest goldfish. Zobaczę, jak się go łapie. No dobra, podobno sprawa jest giga prosta. Zobaczymy, czy taka jest rzeczywiście, bo mam nadzieję, że tak jest. Bo jeśli tak, to uda nam się zrobić to, że będziemy mieli 100% kolejnej zakładki, bo mamy już duże ryby, teraz będą średnie ryby. Wiadomo, jeszcze są do zrobienia małe i te gigantyczne, duże, ale to myślę, że troszeczkę czasu. Dobra, potrzebujemy tylko zrobić sobie małą, jest dobrze. Teraz musimy popłynąć, ja bym sobie chętnie powmienił na mojej wędce moje dodatki, bo te są trochę wkurzające, szczerze mówiąc, w sensie, że nie mogę robić tego dokładnie, co bym chciał, więc zróbmy to, tylko dopłyńmy sobie do tego momentu, witam serdecznie. I tak, musimy tu płynąć w tym kierunku. Moja wędka, nie... Co ja, chwila, co ja kliknę? Nie to. Totalnie to, dobra. Improved crank zmieniamy na retract, gdzie jest retract? Retract, dobra. Ten improved crank robimy na detonator i ten improved crank robimy na nie detonator, tylko bomb stack, dobra. Możemy w takim razie cisnąć, płyniemy sobie tutaj, robimy sobie bombki, bierzemy sobie oczywiście oświetlenie. Nie wiem, czy jest potrzebny hak, wydaje mi się, że nie, ale lepiej sobie wziąć niż nie wziąć. Dobra, w takim razie lecimy sobie powolutku i płyniemy. W teorii na te... Jakbym kiedyś indziej grał, w sensie w kota, to muszę pamiętać, że na te późniejsze etapy to takie szybsze zagłębianie by się bardzo przydało, szczerze mówiąc. Więc zobaczymy. Podobno ryba jest gdzieś już tutaj na samym starcie, po prawej. Więc zobaczymy. Tutaj w ogóle to wygląda, jak można było to wysadzić. Taka jaśniejsza jakaś jest. No niech będzie. Tutaj może gdzieś nie wygląda, jakby tutaj było. Może niżej. Kawałeczek. O, Balbiter, do widzenia. Nie chcemy cię. Nie wiem, jak głęboko mam tu płynąć. Tu nic nie widzę. Tu nie, tu już byłem, pamiętam. Po tą rybę już... O! I to jest w sumie tyle, jeśli chodzi o prawą stronę. To... Jak mam rozumieć? Może mam wpłynąć tu gdzieś pomiędzy? Gdzieś tutaj tego. A może rzeczywiście trzeba to wysadzić bombą? Bo to wygląda tak podejrzanie. Nie no, raczej nie. Mi się wydaje, że ja tą złotą rybę widziałem już gdzieś, tylko nie jestem pewien gdzie. Dobra, może gdzieś tu? Nie wiem, czemu tutaj są takie te korytarze, może właśnie po to, żeby było ciężej ją złapać. Nie, to jest ta, co pilnuje jajka. Tutaj też nie widzę tego. Tu już byłem. Nie, no to jest... Coś tu jest nie tak? Ja czegoś nie zrozumiałem? Nie wiem. Dobra, nie wiem, jak to wyglądało kiedyś, ale teraz podobno łapie się to troszeczkę inaczej, szczerze mówiąc. Zresztą zobaczymy sobie. Podobno trzeba złapać tą rybę, którą już kiedyś łapaliśmy, tego kompasa. Czy tak jest, czy tak nie jest, to ciężko mi... No oczywiście, że tak, no miliard ryb teraz będzie mi przeszkadzało. Zawsze coś. O, jeszcze ten rekin. Do widzenia. Dobra, to są jakieś małe rybki, to sobie złapiemy to, na przykład tego. Chodź, dobra. Teraz bez żadnej innej rybki, już koniec, do widzenia. I złapiemy sobie tego kompasa i zobaczymy, czy on będzie... Boże, nie wiedziałem, zapomniałem, że Kasper kosztuje tyle tego, tyle pieniędzy. Teraz tak, mamy okej, dobra. I teraz podobno jak złapiemy sobie któregoś z tych... nie pamiętam, jak one się nazywały, to on powinien nas poprowadzić do tej złotej ryby. Kompas. Dobra, to płyń. Płyń, prowadź mnie do niej. Prowadź mnie do niej. Czy ja kupiłem hak? Nie jestem pewien, czy kupiłem hak. Wydaje mi się, że nie. To nie była złota ryba, mi się wydaje. Kurde, ja nie wiedziałem, że one tak płyną, szczerze mówiąc. No dobra, on płynie gdzieś w ogóle jak w jakiejś zakamarkie. To mam rozumieć, że ona się zespawnuje, jak go zobaczy, tak? Okej, tu już będzie ciemno. Balbiter zaraz się pojawi na bank, 100%. No proszę. O, jest złota ryba. Dobra, złapała się. O. Dobra. Trzeba ostrożnie. Dobra. Ona się świeci.
Dobra, jest, jest, jest. Na razie jest dobrze. Muszę tylko na słuch mocno. O nie, ty jej nie łap. Nie wiem, czy możesz, ale... Nie łap jej. Dobra. Póki co bezpieczna. O nie, tu jest dużo tych ryb. Ja nie chciałbym za bardzo tutaj... O kurde, dużo tu tych ryb. Ja bym chciał między jakieś średnie. Żeby było mało jakichś takich... Tu nie widzę, co jest wyżej. Dobra, tu jest już okej. Tu jest już dobrze. Muszę, kurde, podgłosić sobie trochę grę, żeby słyszeć. Dobra. Bo jak coś złego... Dobra, już widzę powoli, już widzę powoli. Jest dobrze. Już jest pięknie złota rybka, bardzo ładnie. Teraz tylko niech nic jej nie użre i będzie dobrze. Dobra, lecimy, lecimy z tematem. To będzie ostatnia, tak naprawdę. Kurde, ja myślałem, że ona tam rzeczywiście miała być. Nie, może coś pozmieniali? Czy może rzeczywiście tam jest, ale dopiero jak się złapie tego kompasa. Goldfish, 450 tysięcy. Moi drodzy, jeśli chodzi o medium, 100%, large, 100%, huge, została nam jedna ryba chyba do złapania. No i najgorzej z tymi small stoimy, bo tu musimy połapać ich trochę. Ale póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Póki co, trzymajcie ciepło, do usłyszenia, no i cześć.